Telekomunikacja, energetyka, pasmo LTE 450 to tematy dzisiejszego spotkania w CIRA Cafe. Moim i Państwa gościem za chwilę będzie Damian Zajączkowski, dyrektor programu LTE 450 w grupie PG w programie LTE450, harmonogram roku 2023, to zacznijmy może od mapy drogowej najbliższego kwartału. Co się wydarzy w tym programie? Żeby powiedzieć, co się wydarzy w nowym roku, przede wszystkim trzeba zrobić krótkie podsumowanie. To, co zakończyło się z końcem roku 2022. Tak jak zakładaliśmy w roku 2022, uruchomiliśmy większość przetargów. Są to przetargi realizowane w trybie zamówień publicznych. Dzisiaj jesteśmy na etapie otrzymania ofert ostatecznych w dwóch głównych przetargach. Jest to przetarg na infrastrukturę radiową RAN, tak jak my to nazywamy, oraz infrastrukturę centralną COR. 13 grudnia otrzymaliśmy oferty ostateczne. Dzisiaj komisja, mogę powiedzieć, zakończyła pracę weryfikacyjne, przygotowuje protokół. Z ogłoszenia wyniku, który wykonawca wygrał w jednym czy w drugim przetargu, zakładamy, że opublikowanie tych informacji nastąpi w miesiącu lutym. Oczywiście później będzie specjalna przygotowana kampania informacyjna, spotkanie na podpisanie umowy, więc to są najważniejsze wydarzenia, które się wydarzą w lutym, jeżeli chodzi o główne przetargi. Pozostałe cały czas kontynuujemy przetargi w trybie publicznym. Jest to przetarg na zasilanie, zasilanie podstawowe, zasilanie awaryjne. Kontynuujemy przetarg na teletransmisję. Tutaj Mamy sieć zbudowaną z węzłów centralnych i szkieletowych i sieci lokalnej. Prowadzimy ten przetarg wspólnie z dystrybucją. Jest również on w trybie zamówień publicznych. Kolejny przetarg dosyć ważny, w którym uczestniczą operatorzy sieci komórkowych posiadający infrastrukturę wieżową, to jest najem powierzchni operatorów komercyjnych, również przetarg publiczny realizowany, więc to są główne zadania, które dopełnią budowy sieci LT450 w roku 2023, poza oczywiście tą implementacją z projektu ranowego i korowego. Wojciech Dobrowski, prezes grupy, podczas spotkania w Senacie zarysował termin około 18 miesięcy jako moment udostępnienia LT450 Innym partnerom z branży energetycznej. Co wydarzy się do tego momentu? Jak będzie wyglądał moment testowania i implementowania tego systemu przed zaoferowaniem innym partnerom? Powiem tak: rok 2018, 2019, 2020 to były nasze testy pilotażowe prowadzone wersja 1.0.20 z różnymi dostawcami sprzętu, infrastruktury. Więc okres testowy mamy już za sobą. Dzisiaj przystępujemy do wdrożenia, do uruchomienia tej sieci. Sam program LTS został podzielony na, na etapy. Pierwszy etap dedykowany dla PG Dystrybucji, naszego operatora systemu dystrybucyjnego. I tutaj to będzie ten pierwszy etap wdrożenia, o którym mówił prezes Dąbrowski. Kolejny dla pozostałych spółek energetycznych. Natomiast e, dzisiaj prowadzimy rozmowy, jak ma wyglądać to wdrożenie. Rozmawiamy o modelu biznesowym, rozmawiamy o planie radiowym. Plan radiowy dla Enea Operator został już opracowany, więc to są kolejne kroki wdrożenia sieci LT450. Dzisiaj skupiamy się na dystrybucji, ale również prowadzimy te prace przygotowawcze do tej fazy implementacyjnej u pozostałych operatorów systemu dystrybucyjnego. A jak pan jako manali? Bardzo mocno zaangażowany w ten program ocenia tak zwaną społeczną świadomość tego, czym w ogóle jest LTE450. Myśli Pan, że Polacy w ogóle rozumieją ten mechanizm telekomunikacyjny? Wydaje mi się, że coraz bardziej e, rozumieją, z tego względu na początku myśleli, że to będzie kolejny operator, taki jak funkcjonują operatorzy komercyjni na rynku. Dzisiaj mówimy sieć LTE450, jest to sieć specjalnego przeznaczenia, dedykowana dla sektora energo, energetycznego, to, co odróżnia nas od operatorów komercyjnych, to to, że nie jesteśmy siecią publiczną, czyli nie każdy będzie mógł przyjść do nas, kupić kartę SIM i korzystać z, z tej sieci. Jest to sieć, która będzie wykorzystywana do, do sterowania urządzeniami elektroenergetycznymi, dla łączności dyspozytorskiej, czyli łączności specjalnego przeznaczenia, dla służb w terenie, dla telemechaniki, dla sterowania, więc to są główne przesłanki tej sieci. I w taki sposób próbujemy budować naszą komunikację w grupie PGE. Program LT450 jest w strategii grupy, jest jednym z ważniejszych elementów, które dzisiaj realizujemy, jeżeli chodzi o, o implementację nowych rozwiązań i nowych technologii. I uważam, że każda wypowiedź i prezesa, i wszystkich menedżerów z grupy, którzy informują o ważności sieci LT450, przyczynia się do tego, że to jest bardziej rozpoznawalna sieć nie tylko w branży, ale również trochę szerzej niż w energetyce. My Kilku miesięcy na wamach CIRE przybliżamy istotę sieci LT450. Zatrzymają się przy kilku elementach. Niezależność tego rozwiązania. Co oznacza ta niezależność? Bo w przestrzeni publicznej już w roku 2022 zaczęło być wyraźnie rozdzielane zjawisko blackoutu energetycznego od blackoutu telekomunikacyjnego. W takim razie niezależność to jedno, bezpieczeństwo i jak te kropki się łączą. To jest element połączony, ponieważ należy mówić o bezpieczeństwie energetycznym w rozumieniu wdrożenia sieci LT450. Stąd nasze dedykowane przetargi na systemy zasilania. Będziemy każdy nasz obiekt zasilać zasilania podstawowego, zasilania zapasowego z akumulatorami z podtrzymaniem 36 godzin. To na pewno nas odróżnia od rozwiązań komercyjnych, bo mówimy to o wszystkich lokalizacjach. Będziemy wykorzystywać własne światłowody, własne, własne łącza teletransmisyjne, będziemy starali się być niezależni od operatorów komercyjnych, tak, żeby zapewnić funkcjonalność i podtrzymanie tej sieci specjalnego przeznaczenia. Jakim jest LT450? To ja dopytam raz jeszcze. No, jeżeli sobie wizualizujemy taką sytuację, że mamy globalny albo krajowy problem z transmisją danych, to rozumiem, że LT450 jest jakby rozwiązaniem zupełnie niezależnym od tego problemu i funkcjonuje normalnie w takiej sytuacji. Takie są założenia, tak projektujemy tą sieć. Trzeba też pamiętać, jakie jest przeznaczenie tej sieci, jaka została wydana pozwolenia na funkcjonowanie jej, że to właśnie nie jest sieć komercyjna, czyli w momencie, a zakładam awarii krytycznej, nie będzie można jej wykorzystać jako infrastrukturę do łączenia się jakichś przyszłych użytkowników. Raczej ona ma zapewnić to, żeby była ciągłość dostaw energii elektrycznej. To jeszcze jeden element, tak zwana sprawczość konsumencka, w którym momencie odbiorca energetyki będzie miał swój punkt styku z LT450. Kiedy Jan Kowalski jakby będzie miał świadomość, to działa w oparciu o LT450. Dla Jana Kowalskiego sieć LT450 będzie przezroczysta. On nie będzie wiedział, że funkcjonuje w sieci LT450. To my razem z naszymi klientami, czyli tutaj akurat operatorami systemu dystrybucyjnego, Będziemy wiedzieli, kiedy ta karta SIM znajdzie się w jego liczniku energii elektrycznej, e, kiedy, kiedy nastąpi ta podmiana. Zakładamy, że wszystkie nowe liczniki instalowane w dystrybucji będą już wyposażone w kartę LT450, natomiast samo przełączenie do sieci z operatorów komercyjnych na naszą będzie bezprzerwowo dla Jana Kowalskiego. W naszej rozmowie przewija się przyszłość, czyli to, co się wydarzy. Mam rozumieć, że w tej chwili żaden z tych elementów nie funkcjonuje w PG? Nie, właśnie chcę powiedzieć, że część infrastruktury LT450 działa już produkcyjnie, mamy stałe pozwolenia radiowe. Dzisiaj jesteśmy w stanie weryfikować działanie urządzeń, mówiliśmy tutaj o licznikach energii elektrycznej w naszym test labie. Te urządzenia, które będą docelowo w przyszłości instalowane, one są już sprawdzane na funkcjonującej, działającej sieci LT450. Oczywiście w mniejszym zakresie niż całe wdrożenie na terytorium PG Dystrybucji czy kraju. Natomiast jesteśmy w stanie dzisiaj świadczyć taką usługę dla potencjalnych klientów, którzy chcieliby przyjść, przetestować swoje rozwiązania działające w paśmie LT450. To na zakończenie naszego spotkania nasze ulubione określenie, którego się nauczyliśmy w branży – kamienie milowe. Patrząc na całą mapę drogową 2023, co pan ocenia jakie to kluczowe kamienie milowe w tym projekcie? Kluczowe to przede wszystkim dzisiaj dla nas to jest umocowanie i wybór wykonawców przetargu Ranicor, podpisanie umowy, rozpoczęcie etapu implementacyjnego, czyli instalacja na początek w Test labie urządzeń, które będą odzwierciedleniem pracującej sieci. Później instalacja w dedykowanych centrach przetwarzania danych już sprzętu komercyjnego. To jest perspektywa na ten rok. Równocześnie dokończenie przetargu na zasilanie, na teletransmisję, podpisanie umów na dzierżawę masztów komercyjnych, ale przede wszystkim wyłonienie wykonawców na modernizację obiektów własnych. W roku 2022 zakończyliśmy. W oddziałach dystrybucyjnych przegląd naszej infrastruktury, zweryfikowaliśmy ją, wytypowaliśmy, które obiekty nadają się do wzmocnienia, do modernizacji, i dzisiaj jest prowadzony ten przetarg w PG Dystrybucji, etap pierwszy, do którego przyznaczyliśmy 70 obiektów własnych. Jak one będą gotowe, równocześnie będziemy instalować na nich sprzęt radiowy, i to pozwoli nam do końca roku e, dokończyć te prace implementacyjne i sukcesywnie w kolejnym roku rozwijać i poszerzać zasięg funkcjonowania sieci LT450. Dziękuję za szczegóły tego projektu. Dziękuję, Dziękuję za bardzo. spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.